Henryk Łabędź został nowym prezesem zakładów mechanicznych w Tarnowie. Dotychczas był wiceprzewodniczącym Solidarności w Małopolsce i szefem organizacji związkowej w zakładach mechanicznych. Ma 54 lata i jest absolwentem kierunku Zarządzanie i Marketing w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zasiadał w radach nadzorczych Tarnowskiego Klastera Przemysłowego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Tarnowie i Funduszu Gospodarczego Region Małopolska. Z zakładami mechanicznymi związany jest od blisko 30 lat. Nie myślę zmieniać tutaj w sposób nieroztropny kadry kierowniczej. Daję sobie jakieś 2-3 miesiące. Zmiany będą, ale to wynika nie z rewolucji, tylko z ewolucji. Po prostu z mojej oceny pracowników, czy chemia zaistnieje między mną a jakimś kierownikiem, no to musi być w jednym kierunku, musi być takie działanie. I jeżeli stwierdzę, że nie ma, to w sposób cywilizowany będziemy się rozstawać, natomiast absolutnie nie planuję rewolucji. Najważniejszy jest człowiek, a nie maszyny, które można kupić, wyremontować, budynki, i dlatego te relacje interpersonalne muszą się tu zmienić. Kierownicy zakładów mechanicznych średniego, wysokiego czy bardzo wysokiego szczebla są bardzo godziwie wynagradzani w przeciwieństwie do pracowników. I to też nie wynika z tego, że byłem związkowcem i nagle tu pracownicy będą rządzić. Absolutnie takiej myśli nie dopuszczam. Natomiast stwierdzam tylko fakty, że tutaj są duże zaniedbania finansowe, więc będziemy szukać środków, aby je zwiększyć w mniejszym lub większym wymiarze. Natomiast kierownicy mają obowiązek, będąc dobrze wynagradzani, wydawać polecenia zrozumiałe dla pracowników, którzy nie mają wcale konieczności zrozumienia tych rzeczy, ponieważ oni nie mają dostępu do jakiejś innych informacji. Zakłady mechaniczne w Tarnowie są bliskie podpisania umów dotyczących realizacji projektu Pilica. To przeciwlotniczy system bardzo bliskiego zasięgu dedykowany do obrony ważnych obiektów wojskowych i cywilnych przed atakami z powietrza z odległości do 5 km. Udział tarnowskich zakładów w realizacji tego systemu mógłby zapewnić przedsiębiorstwu rozwój na długie lata. Na pewno oznaczałoby to również znaczący wzrost zatrudnienia. Bardzo zaawansowane są rozmowy na temat Pilicy, o której Państwo wiecie o tym doskonale. To są kwoty duże, które zabezpieczyłyby stabilizację taką naszą produkcyjną na co najmniej 6 lat, jeżeli chodzi o zakłady mechaniczne, więc to jest ważne, no i przy zwiększonej produkcji wiąże się za tym zwiększenie zatrudnienia już według tego takich wstępnych informacji, jeżeli by ten program Pilica doszedł do skutku, a to jest kwestia kilku miesięcy maksymalnie, bo dofinalizowane rozmowy takie bardziej szczegółowe będą w sierpniu. Jeżeli by doszło do podpisania tej umowy, to w ciągu kilku miesięcy musielibyśmy zatrudnić około 100 pracowników. Oczywiście fizycznych. W zakładach mechanicznych w Tarnowie pracuje dziś około 700 osób. Za nami tydzień misyjny w diecezji tarnowskiej. Pielgrzymi z całego świata odwiedzili Tarnów i wiele okolicznych miejscowości. Brali udział m.in. w musicalu Credo, a także w Dniu Wspólnoty w Starym Sączu. Finałem tygodnia misyjnego był koncert na płycie Tarnowskiego Rynku. To ożywienie jest spowodowane Światowymi Dniami Młodzieży, ale ja mam też taką nadzieję, że po Światowych Dniach Młodzieży miasto już trochę w innym jeszcze wymiarze będzie bardziej pulsować życiem, bo chyba wszyscy dostrzegamy, że puls jest bardzo delikatny tego miasta i chcemy, żeby trochę przyspieszyło pod wieloma względami. I myślę, że to jest też łaska Boża, to wydarzenie, które daje nam nowy impuls także naszemu miastu. W diecezji tarnowskiej przez kilka dni przebywało ponad 5,5 tysiąca pielgrzymów z różnych stron świata. Ce qui m'a impressionné, c'est que c'est vrai que ça ressemble à ce qu'on appelle chez nous des villes de campagne. Tarnów jest miastem bardzo ładnym, bardzo gościnnym. To mnie uderzyło, że ogólnie jest między nami różnica. My jesteśmy czarni, wy jesteście biali, ale u was tego w ogóle jakby nie widać. Wy nas przyjmujecie z całym sercem i to mi się bardzo podobało. Tu vois les blancs, parce que vous êtes des blancs, nous sommes des noirs. Ils comptent dès qu'ils voient un noir, ils s'éloignent. Mais ici à Tarnów, c'est l'accueil, c'est la gentillesse. Dziś pielgrzymi zjeżdżają do Krakowa, gdzie już jutro oficjalnie rozpoczną się centralne obchody Światowych Dni Młodzieży. W dzisiejszej kronice policyjnej mówimy m.in. o śmiertelnych wypadkach na drogach w regionie, także o kradzieży i oszustwach internetowych. Policjanci Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali w zeszłym tygodniu dwóch mężczyzn. 33-letni krakowianin oraz 45-letni tarnowianin wymyślili sposób na oszukiwanie ludzi. Na portalu aukcyjnym, bardzo popularnym portalu aukcyjnym w Polsce, umieścili nick pod nazwą Knawrocki2012 i pod tym nickiem sprzedawali części elektroniczne. Były to przede wszystkim telefony komórkowe. Oferowali je do sprzedaży, a następnie, nie wysyłając, ponieważ nie mieli takich telefonów w sobie, sprzedawali i ludzie, wysyłając pieniądze, zasilali ich konta. Udało się nam ustalić, skąd te osoby logowały się do sieci. Zatrzymaliśmy te osoby. Przyznały się do zarzucanych im czynów. W tej chwili policjanci Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą udowodnili 5 tego typu oszustw na kwotę ponad 3000 zł. Wiemy, że oszuści działali od września 2015 roku, a zostali zatrzymani pod koniec czerwca. Jeżeli są osoby, które w jakiś sposób zostały czują się pokrzywdzone przez te osoby, proszę o kontakt z Wydziałem do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie pod numer telefonu 14 628 1250 lub z dyżurnym pod numerem alarmowym 997 w każdym jednym mieście w Polsce. W zeszłym tygodniu 34-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, wracając do swojego domu między godziną 23 a 2 w nocy na zajezdni autobusowej w Mościcach, został okradziony ze swojej odzieży oraz butów, które zakupił w tym dniu w Tarnowie. Okazało się, że mieszkaniec również powiatu tarnowskiego wykorzystał fakt snu tego mężczyzny, zabrał mu te rzeczy. Kilka dni później jednak policjanci Komisariatu Policji Tarnów Zachód odzyskali skradzione rzeczy, oddali prawowitemu właścicielowi. Teraz mężczyzna, 40-latek, będzie odpowiadał za kradzież zwykłą. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. Kolejną kradzieżą, z którą tarnowscy policjanci zmierzyli się w tym tygodniu, to kradzież sklepowa. Tutaj jeden z mieszkańców Tarnowa, tarnowianka, 37-letnia mieszkanka, dokonała kradzieży w pracodawcy, u którego pracowała. Skradła przede wszystkim sprzęt gospodarstwa domowego w jednym z lokali. Udało się policjantom odzyskać praktycznie całe mienie. Wartość skradzionego mienia, które nam zgłosił właściciel, to kwota 5000 zł. Na terenie Tarnowa z powiatu tarnowskiego w tym tygodniu doszło do 6 wypadków, w których niestety zginęło 2 osoby, natomiast 12 osób odniosło obrażenia. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na drodze autostrada A4 w rejonie Węsła-Brzesko. Tutaj młody mieszkaniec województwa podkarpackiego najechał na tył samochodu ciężarowego. W wyniku tego zdarzenia niestety poniósł śmierć na miejscu. Kolejne zdarzenie to udział motocyklistki na drodze krajowej 94. Tutaj w miejscowości na pograniczu Ładnej oraz Pogórskiej Woli kierująca motocyklem, jadąc drogą główną, wjechała w samochód, który wymusił pierwszeństwo przejazdu. Kierujący 26-latek nie zauważył prowadzącej motocykl. W wyniku tego zdarzenia niestety kobieta poniosła śmierć na miejscu. Kolejnym bardzo ciężkim wypadkiem tutaj młody mieszkaniec, 15-latek, poruszając się skuterem w godzinach wieczornych, najechał na przebiegającego psa. W wyniku tego zdarzenia niestety przewrócił motocykl i w wyniku tego doznał obrażenia. W tej chwili przebywa w szpitalu, ma złamaną podstawę czaszki. Ponadto policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w tym tygodniu przeprowadzili ponad 1800 badań trzeźwości. Zatrzymano 39 nietrzeźwych, w tym 20, których prowadziło pojazd mechaniczny, pozostali to prowadzących rowery. Zatrzymano w sumie 17 praw jazdy. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy za tydzień. Za nami 15. polonijny turniej piłkarski o puchar przechodni klubu parafii Lisia Góra w Chicago. Niedzielne popołudnie na stadionie sportowym w centrum gminy upłynęło pod znakiem rywalizacji drużyn juniorskich. Wygrała Łukowa, a na drugim miejscu uplasowali się gospodarze z Lisiej Góry. Trzecie miejsce zajęła ekipa z Zaczernia, a miejsce poza podium przypadło piłkarzom Nowej Jastrząbki Żukowice. To jest turniej, którego współorganizatorem i fundatorem nagród jest klub parafii Lisia Góra z Chicago, więc nasza Polonia Lisiogórska pomaga nam, pamięta o nas i z tego miejsca serdecznie im dziękuję. Organizujemy turniej dla młodzieży, to znaczy 97 rok urodzenia to był ten rok, który jest jakby Od tego rocznika dopuszczamy udział zawodników w tym turnieju dzisiejszym. Występują 4 drużyny z terenu gminy Lisia Góra. Nagrody są ufundowane, jak powiedziałem, przez klub i są bardzo atrakcyjne, dlatego gra jest na poważnie od pierwszego gwizdka. Po pierwsze to są zawodnicy, którzy już dosyć taką szeroką falą, dynamicznie wbijają się w te kluby, w seniorskie składy i występują w lidze, ale przede wszystkim my chcemy tą młodzież oderwać od komputerów, oderwać od tabletów, oderwać od internetu, ale też i od tych innych, być może jeszcze gorszych uzależnień. Po prostu oni trenują, ćwiczą, spotykają się w klubach, może mają wtedy mniej czasu na myślenie o narkotykach, alkoholu, o innych używkach, także to jest takie połączenie po prostu przyjemnego z pożytecznym. Najlepszym strzelcem okazał się Stanisław Magiera, który jest piłkarzem Łukowi. Najlepszym bramkarzem wybrany został Sylwester Duś, reprezentujący drużynę Orła Lisia Góra. Piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza wygrali drugi z rzędu mecz w nowym sezonie piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez trenera Czesława Michniewicza pokonała na stadionie w Niecieczy Krakowie 3-2. Drużyna Słoni szybko zdobyła bramkę, choć powtórki jasno wskazywały, że Gutkowski dał Termalice prowadzenie ze spalonego. Drugą bramkę zdobył Kupczak po świetnym dograniu Kornela Osyry. Krakowia złapała kontakt w 26 minucie, kiedy to Eryk Jędryszek wykorzystał nie najlepszą interwencję Treli. Bramkarz Bruk-Betu Termaliki po tej sytuacji został odwieziony do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. Między słupkami zastąpił go Pilarz. Przed przerwą drużynie gospodarzy udało się zdobyć jeszcze jedną bramkę. Termalice bardzo pomógł w tej sytuacji Litawski, od którego odbiła się piłka wstrzelona w pole karne. W efekcie wpadła do bramki Cracovii i tym samym obrońca gości zaliczył samobójczą bramkę. Ostatni gol padł z rzutu karnego, który spowodował Samuel Stefanik, faulując Wdowiaka. 11 wykorzystał Dąbrowski, a Cracovia miała już zbyt mało czasu, aby powalczyć jeszcze o remis. Bardzo trudne warunki do grania i tutaj można się z tego śmiać, ale ktoś, kto był na dole, na płycie, wie doskonale, jakie panowały tam warunki. Miało to istotny wpływ na przebieg tego spotkania. Cracovia, czego się spodziewaliśmy, zagrała tak, jak gra w większości spotkań. Utrzymuje się długo przy piłce, wymienia dużą ilość podań. Przeciwnik musi biegać za piłką. My to robiliśmy. Niemal przez całe spotkanie biegaliśmy za piłką. Źle w ten mecz weszliśmy. Trochę inaczej to miało wyglądać, natomiast my ustawiliśmy jakimiś tam 3 wielbłądami tą grę, bo to nie może być tak, że my się w 35 minucie meczu nadziewamy na taką kontrę, która mogła być w 90 minucie. Oczywiście, gdzie zespół rzuca wszystkie siły na szale, tam szuka remisu, ale nie w 30 minucie. To akurat bolało i tak nie mieliśmy grać. W tabeli Lotto Ekstraklasy Bruk-Bet Termalika zajmuje drugie miejsce i razem z Zagłębiem Lubin ma komplet zwycięstw. Za tydzień podopieczni Czesława Michniewicza zmierzą się na wyjeździe właśnie z Zagłębiem. Początek meczu na szczycie w niedzielę o godzinie 15:30.